Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Śpiew Zbroi. Ja jestem Piotrek. Ja jestem Paker. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o szkole wieszczenia. Wszyscy, począwszy od zwykłych zjadaczy chleba, a na magnaterii kończąc, chcą znać prawdę o przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości. Jako mistrz szkoły wieszczenia w poszukiwaniu prawdy rozdzierasz zasłonę czasu, przestrzeni i świadomości. Stajesz się mistrzem w zaklęciach, w rozeznaniu w sytuacji, oglądaniu odległych miejsc, prastarej wiedzy oraz przewidywaniu. A na poziomie drugim zyskujemy umiejętność uczony w wieszczeniu. W ramach tego, kiedy przepisujemy do naszej księgi zaklęć zaklęcia z tej szkoły, zarówno koszt, jak i czas są skrócone o połowę. Począwszy od drugiego poziomu, uzyskujemy umiejętność omen, czyli zaczynamy miewać przebłyski przyszłości. Na koniec długiego odpoczynku rzucamy dwoma kośćmi K20. Zapisujemy te wyniki. Następnie możemy sobie zastąpić dowolny test cechy, test ataku lub test rzutu obronnego właśnie tymi wynikami. I to mogą być nasze testy lub testy osoby, którą widzimy. Musimy to zadeklarować przed rzutem i możemy to zrobić tylko raz na turę. Niewykorzystane kości K20 do następnego długiego odpoczynku przepadają. Na poziomie szóstym rzucamy zaklęcia z niebywałą łatwością w ramach umiejętności Wyborny Wieszcz. Dzięki temu, kiedy rzucamy zaklęcie ze szkoły wieszczenia kręgu drugiego bądź wyżej, możemy odzyskać jedną komórkę zaklęć. Komórka ta nie może być kręgu wyższego niż piąty i musi być kręgu niższego niż zaklęcie, które rzuciliśmy. Począwszy od poziomu 10, otrzymujemy trzecie oko. W ramach akcji możemy poszerzyć nasze zdolności percepcji. Gdy to robimy, wybieramy jedną z następujących korzyści do momentu, aż nie zostaniemy obezwładnieni lub nie ukończymy krótkiego lub długiego odpoczynku. Ponowne użycie tej zdolności jest możliwe po krótkim lub długim odpoczynku. Dogłębne zrozumienie daje nam możliwość czytania w każdym języku, a eteryczny wzrok pozwala nam wejrzeć w strefę eteryczną na odległość 18 metrów. Widzenie niewidzialnego pozwala nam zobaczyć istoty niewidzialne w obrębie 3 metrów, które znajdują się na linii naszego wzroku, a widzenie w ciemności pozwala nam widzieć w ciemności, zgodnie z zasadami podstawowego podręcznika gracza. I na poziomie 14 mamy umiejętność Wielki Omen. Dzięki temu w ramach korzyści z omenu rzucamy teraz trzema kościami K20. Podsumowując szkołę wieszczenia, jestem tutaj rozczarowany. Poprzednie szkoły prezentowały konkretne zdolności, które moglibyśmy wykorzystać. Tutaj bardzo mnie rozczarował ten omen i większy omen, ponieważ każdy z nas prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego, że czasami są takie dni i niestety są to dni, w których gramy akurat sesję, że nasze rzuty po prostu idą kiepsko. Możemy wyrzucić 1, 2, 3 i w tym momencie rzuty z omenu są kompletnie bezwartościowe. Możemy ten omen i większy omen na cały dzień trwania tego czasu w rozgrywce możemy sobie wyrzucić do kosza. Oczywiście zostaje nam cały czas to, że jesteśmy magiem i możemy rzucać zaklęcia. Mamy sporo tych komórek zaklęć. Umiejętność wprawny wieszcz bardzo nam w tym pomaga. No i to trzecie oko, muszę powiedzieć szczerze, trochę mi przypomina ten kamień filozoficzny, ale tak bardziej uboższy, bo jednak tam wykorzystując ten kamień, dając go komuś lub niszcząc go, mieliśmy naprawdę potężne efekty. A tutaj widzenie w ciemności, no powiedzmy, że te efekty są w miarę, ale szału nie ma. No właśnie, no tutaj na pewno osoby, które mają zacięcie w hazardzie, mogą się lepiej bawić niż osoby, które chcą mieć pewną umiejętność, którą użyją. Tutaj już jeżeli chodzi o omen, to nie będę za dużo mówił, Piotrek wyczerpał temat. To co wyrzucisz zostaje z tobą i tylko twoje szczęście wskaże ci, co zrobisz. A pozostałe umiejętności, no to na pewno tutaj najbardziej, najciekawszą jest to, że możesz sobie odnawiać komórki zaklęć. No to zwiększenie swojego arsenału zawsze jest dobre. A jeżeli chodzi o tą ostatnią umiejętność, no to są rzeczy, które się mogą przydać, nie muszą. Na pewno fajne jest to, że nie dostajemy jednej umiejętności na cały czas, tylko możemy sobie zmieniać zależnie od tego, co potrzebujemy. Dziękujemy Wam bardzo dzisiaj za uwagę. Jeżeli podobał Wam się materiał, zostawcie lajka. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, polecam subskrypcję tego kanału. A tymczasem my się z Wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć.